Młode Wilki z Łodzi, Mariuszów, Rybickiego i Stępińskiego odwiedzili Paweł Grabowski i Bartosz Operacz. Prosimy. Mariusz Stępiński. Mariusz Rybicki. Wiadomo było, gdy strzelę bramkę, to zostanę najmłodszym strzelcem w historii Widzewa i przed meczem wszedłem do biura prasowego Widzewa i mówię do Łukasza Kaczyńskiego: Łukasz, szykuj artykuł, bo dzisiaj strzelam. Łukasz się uśmiechnął, powiedział, że trzyma mnie za słowo. Tak samo podszedłem do masażysty i mówię: Marcin, dzisiaj strzelam. A on mówi: dobrze, ale jak nie strzelisz, to się do mnie nie odzywa. Ja mówię: dobrze, umowa stoi. Wszedłem na połówkę, udało mi się tego gola zdobyć i na szczęście do dnia dzisiejszego masażysta do mnie się odzywa. To, co mówiłem rzecznikowi prasowemu, nie było konstem. Jak to prasa tak wyciąga różne rzeczy z przeszłości, znaczy, to nie jest taka dłuższa przyszłość, bo akurat jeśli chodzi o takie sprawy, to lubię, oprócz tego, że gram w piłkę, potańczyć sobie, jakieś hobby uprawiam, oprócz piłki nożnej. I no nie, ja oczywiście to przyjmuję na chłodno i nie przejmuję się tym, co inni ludzie na ten temat piszą, bo uważam, że to nie jest nic złego, że oprócz tego, że gram w piłkę, mogę robić też coś innego. Zawsze miał inklinację do gry indywidualnej, kochał driblingi, kochał piłkę. Mam nadzieję, że kiedyś dopracuje się takiego driblingu, które będziemy tutaj nauczali i powiemy: zróbcie teraz, dzieci, małego Rybickiego. Przede wszystkim są, można powiedzieć, po piłkarsku hartami na piłkę i poza piłką nic ich nie interesuje. Strzały Amore być może też gdzieś tam fruwają. Ale to jest taki urok tego typu szkoły i tego okresu w życiu młodych ludzi. Ja z Patrykiem jestem najmłodszym zawodnikiem, także jeżeli piłka, ktoś znajdzie jakąś nienapompowaną piłkę, no to wiadomo, kto dostaje wtedy po głowie. Także przed każdym treningiem schodzimy na dół do magazynu i piłki muszą być przygotowane tak, aby żaden starszy zawodnik nie miał żadnych zastrzeżeń ani trener. Ja się skupiam na tym, by kiedy wchodzę na boisko, zrobić jak najlepiej i dać drużynie jak najwięcej jakości. Czyli gram 20-30 minut, czy bym grał od początku, to nie ma znaczenia. Na pewno podchodzę do tego z wielkim szacunkiem i z pokorą, że trener nie wystawia w pierwszym składzie. Dążę do tego, aby w końcu zaistnieć w tej pierwszej jedenastce i może od trzeciej rundy, może za kilka meczy taką okazję dostanę. Trzeba sobie wyzwania przed sobą stawiać i myślę, że tutaj nie ma się niczego bać. Jeżeli nie wyjdzie, najwyżej poprosimy Kanal Plus, żeby nie puszczali tego na antenie. No, Rejs postawił wysoko poprzeczkę, ale myślę, że Marcin Kaczmarek by pobił go dwa razy na głowę.